Były już amplitunery kina domowego, były głośniki podstawkowe, były głośniki podłogowe. To może czas na coś bardziej kompaktowego, a mianowicie zestawienie 5 subiektywnie najciekawszych soundbarów z naszej oferty na rok 2024. Dajcie znać w komentarzach, który z nich jest waszym faworytem. A może już macie któryś z omówionych modeli? Koniecznie o tym napiszcie, wspominając przy okazji, dlaczego wasz wybór padł właśnie na ten, a nie inny soundbar. Nie przedłużając dalej wstępu, pora na intro i zaczynamy! Maurice & Wilkins w bardzo krótkim czasie po wprowadzeniu na rynek soundbara Panorama 3 wywołało na rynku duże zamieszanie. Wszystko dzięki, co tu dużo mówić, bardzo dobremu stosunkowi ceny do jakości. Kłania się w tym miejscu przede wszystkim ogromne doświadczenie brytyjskich inżynierów w dziedzinie konstruowania sprzętu audio. Tak więc Panorama 3 obsługuje takie kodeki dźwięku przestrzennego jak Dolby Atmos oraz Dolby True HD. Obudowa belki obejmuje odpowiedni pakiet przetworników kierujący wiązkę audio, tworząc wrażenie przestrzeni. Dodatkowo na pokładzie znalazły się funkcje sieciowe, dzięki którym można m.in. słuchać muzyki bezprzewodowo, czy to z radia internetowego, serwisów Tidal, Spotify itd. Bowers & Wilkins Panorama 3 cechuje się stosunkowo smukłym, prostym i bardzo eleganckim designem. Dzięki temu urządzenie dobrze komponuje się właściwie z każdą stylistyką wnętrza. Dyskretny i elegancki design łączy się tutaj z wciągającym brzmieniem o wysokiej jakości. Aby je zapewnić, Panorama 3 korzysta z 13 przetworników w konfiguracji systemowej 3.1.2. Łączna moc wynosi 400 W, co jest wartością godną podziwu. Samo brzmienie idealnie pasuje do innych produktów od Bowers & Wilkins. Dźwięk odtwarzany jest w sposób względnie liniowy, z odrobinę tylko podciągniętą średnicą, która wychodzi nieco bardziej na pierwszy plan. Reasumując, Panorama 3 to jeden z ciekawszych soundbarów w swoim przedziale cenowym. Deviolet Dion to belka o bardzo oryginalnym designie, czerpiącym niektóre rozwiązania z głośników Phantom. Bezpośrednim nawiązaniem jest tutaj centralnie umiejscowiona kula Orb, wyróżniająca urządzenie na tle konkurencji. Oryginalna obudowa skrywa cały zestaw przetworników. Deviolet Dion jest dosłownie naszpikowany głośnikami z każdej strony, które to zestrojone są w systemie 5.1.2. Nie brakuje też przetworników przygotowanych specjalnie do odtwarzania ścieżki audio w systemie Dolby Atmos. Przetworniki to jednak nie wszystko, bowiem soundbar ten jest w stanie dopasować się do warunków akustycznych naszego pomieszczenia. Inaczej mówiąc, ujednolica poziomy głośności poszczególnych pasm, powodując, że ścieżka dialogowa jest zawsze wyraźnie słyszalna. Jednocześnie elektronika dba o to, aby pozostałe składowe brzmienia nie traciły jakości. Deviolet słynie z reprodukcji tonów niskich, czego świetnym przykładem jest Dion. Bas dosłownie powala na kolana, nawet mimo faktu braku zewnętrznego subwoofera. Tonów niskich jest w Dion dużo, nawet bardzo dużo, ale dzięki wspomnianemu wcześniej układowi korekcji nie mieszają się one w reprodukcję ani wokali, ani średnicy. Deviolet Dion, jak każdy soundbar, może być postawiony na szafce albo może być powieszony na ścianie. W zależności od ustawienia należy obrócić kulę Orb w taki sposób, aby logo Deviolet zawsze spoglądało przed siebie. Sterowanie soundbarem jest bardzo intuicyjne dzięki zestawowi dotykowych pól po jego prawej stronie. Dodatkowo producent oddaje do dyspozycji aplikację mobilną, z poziomu której można sterować większością funkcji belki. Poza tym Dion umożliwia streaming muzyki za pomocą Wi-Fi lub złącza Ethernet. Reasumując, jeśli szukacie soundbara, który poza wysokiej jakości brzmieniem z głębokim basem posiada także oryginalny design, Deviolet Dion to propozycja zdecydowanie dla Was. Jedną z marek, które mocno przyczyniły się do popularyzacji kategorii soundbarów na rynku, jest Yamaha. Przyjrzyjmy się zatem modelowi SRX50A. Jest on przedstawicielem nowej rodziny urządzeń TrueX, której to głównym założeniem jest prosta obsługa oraz wszechstronność. X50A spełnia te założenia z nawiązką za pomocą naprawdę dobrej jakości brzmienia i możliwości dołączenia bezprzewodowych głośników tylnych. W zestawie z SRX50A dołączono bezprzewodowy subwoofer, co ułatwia ustawienie zestawów przestrzeni waszego pomieszczenia. Ponadto belka posiada skierowane ku górze przetworniki oraz układy dekodujące sygnał dźwięku przestrzennego Dolby Atmos. Wykorzystuje się wówczas efekt odbicia fal akustycznych od ścian
i sufitu, tworząc wrażenie przestrzeni oraz wysokości dźwięku. Za łączność z telewizorem odpowiada port HDMI wykorzystujący najnowszy standard zwrotnego systemu audio EARC. Dodatkowo oczywiście pojawił się protokół sterowania CEC, umożliwiający jednoczesne włączanie telewizora i soundbara. Ciekawą i zapewne dla wielu z Was ważną funkcją może również okazać się możliwość dołączania akcesoryjnych głośników tylnych WSX1A. Są one w pełni bezprzewodowe, dodatkowo wyposażone w Bluetooth, dzięki czemu mogą być również wykorzystywane jako zwykłe głośniki przenośne. Rok 2024 to również nowe marki w naszej ofercie, a wśród nich Sonos. Nie mogło więc zabraknąć w tym materiale soundbara Beam drugiej generacji. Belka ta jest jedną z bardziej kompaktowych, bowiem szerokość urządzenia to zaledwie 65 cm. Beam drugiej generacji, jak sama nazwa wskazuje, bazuje na odbiciach fal akustycznych. Przetwarzanie dźwięku przestrzennego wraz z kanałami wysokości, które kojarzymy z kodekiem Dolby Atmos, odbywa się za pomocą zestawu przetworników. To 5 jednostek elektroakustycznych oraz 3 membrany pasywne. Jak na tak nieduże urządzenie, Sonos Beam drugiej generacji zaskakuje głębią i przestrzenią grania. Jako sprzęt dedykowany dla telewizora, Beam dysponuje złączem HDMI EARC. Jeśli zaś Wasz telewizor nie umożliwia wypuszczenia sygnału tym złączem, mając jedynie wtyk optyczny, nic straconego. W zestawie poza kablem HDMI znajduje się odpowiedni adapter HDMI na złącze optyczne. Omawiany soundbar jest również łatwy w konfiguracji za pomocą dedykowanej aplikacji Sonos. Beam drugiej generacji umożliwia bowiem zdalną obsługę z poziomu smartfona oraz streaming muzyki i innych treści, takich jak np. radio internetowe czy też audiobooki. Sonos pozwala na dołączenie dwóch głośników tylnych w postaci modelu Era 300 oraz subwoofera sub trzeciej generacji. Na samej obudowie soundbara nie zabrakło też prostego panelu sterowania. Brak pilota rekompensuje wbudowana dioda podczerwieni, która może reagować na podstawowe polecenia pilota od telewizora. Jeśli zaś szukacie czegoś bardziej rozbudowanego i większego, wówczas kolejną propozycją Sonosa będzie model Arc. On również działa w oparciu o efekt odbicia fal akustycznych. Dysponuje jednak szerszym wachlarzem przetworników elektroakustycznych. Tych jest aż 11, w tym 2 pochylone do góry, dedykowane dla Dolby Atmos. Podobnie jak w modelu Beam, Arc pozwala na dołączenie głośników tylnych oraz subwoofera w celu stworzenia zestawu 5.1.2 z prawdziwego zdarzenia. Funkcje te wraz ze streamingiem i zdalnym sterowaniem dostępne są za pośrednictwem aplikacji Sonos. Arc jest kompatybilny z asystentem Google, jak i Amazon Alexa. Soundbarem będzie można sterować również za pomocą pilota od telewizora. Będzie to możliwe po podłączeniu urządzenia do telewizora poprzez HDMI EARC. Zyskamy podstawowe funkcje, takie jak regulacja głośności i jednoczesne włączanie i wyłączanie zestawu. Podobnie jak w modelu Beam, do omawianej belki dołączony jest adapter HDMI na złącze optyczne. Pozwoli to na podłączenie starszych telewizorów. Co ciekawe, Arc potrafi samodzielnie dopasować się do warunków akustycznych naszego pomieszczenia. Technologia ta zwie się w tym przypadku TruePlay. Analizuje ona akustykę pomieszczenia, w którym jest zainstalowany soundbar i przeprowadza korekcję dźwięku, a nawet dostosowuje reprodukcję kanałów wysokości audio dla systemu Dolby Atmos. Opowiedzieć o czymś to jedno, obejrzeć o tym film na YouTubie to drugie, ale nic nie zastąpi osobistego odsłuchu, dlatego też na koniec chciałbym zaprosić Was do naszych salonów Top Hi-Fi and Video Design, gdzie na własnych uszach sprawdzicie każdy z prezentowanych w tym materiale soundbarów, a także będziecie mogli porównać ich brzmienie z innymi urządzeniami czy też systemami z naszej oferty. Lista salonów dostępna jest niezmiennie pod adresem www.tophi-fi.pl. Tymczasem ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę i mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, jakie soundbary stoją w Waszych pokojach i czy stawiacie raczej na belki, czy może jednak na pełne systemy kina domowego. Argumenty za jednym i za drugim rozwiązaniem mile widziane. Zapraszam do dyskusji. A ja standardowo już nie żegnam się, ponieważ spotkamy się już niebawem w kolejnym filmie, więc mówię tak po prostu. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!